Nowa Huta. Potężna inwestycja planu sześcioletniego, na którą zwrócone są oczy całej Polski. Niedawni uczniowie murarscy dzisiaj są instruktorami młodszych kolegów. Brygady kobiece zaciągnęły party październikowe przy budowie wzorowego żłobka. Witam Państwa serdecznie w Muzeum PRL-u w Krakowie. Myślę, że większość Państwa zwiedzała, oglądała wystawę Kultura Czasu Wolnego. PRL mieszka w nas. Myśmy pomyśleli sobie o tym, żeby zaprosić rozmaite osoby do tego, żeby po swojemu, nie w języku muzealniczym, tylko we własnym, zinterpretowali tą wystawę. Eksperyment wystawienniczo-edukacyjny Czas Wolny Wczoraj i Dziś to kontynuacja ubiegłorocznej wystawy PRL mieszka w nas, Kultura Czasu Wolnego. Była opowieścią o tym, w jaki sposób spędzaliśmy czas wolny w PRL-u. A dokładnie o przestrzeniach, które nas wówczas kształtowały. O podwórku, o działce, o kinie, o świetlicy i Domu Kultury i w końcu o nowochódzkim Empiku. W przestrzeni wystawy PRL mieszka w nas, Kultura Czasu Wolnego, zorganizowaliśmy warsztaty. Krzysztof Ridan kręcił film. Monika Drożyńska haftowała, a Marta Frey robiła memy. Oczywiście nie robili tego sami, tylko robili to z podopiecznymi Nowochódzkiego Centrum Kultury i Fundacji Ukryte Skrzydła. Ja miałem najwięcej radości ze spotkania z ludźmi podczas tych warsztatów. Widać było, że to spędzanie czasu wolnego razem jest dla nich największą wartością, daje im najwięcej radości, zwłaszcza jeżeli to jest twórcze spotkanie. Efektem tych prac jest przebudowana wystawa. W elementy starej wystawy, która opowiada o czasie wolnym wczoraj, dołożyliśmy opowieść o dziś, wyróżniając ją tutaj jeszcze dodatkowo białym kolorem. I w ten sposób spotyka się ten czas wolny w PRL-u z czasem wolnym współcześnie. Poza tymi elementami warsztatowymi mamy także prezentacje związane z aktywnościami Nowochódzkiego Centrum Kultury. Mamy więc grupę Pasja malarską, fantastyczne kilkanaście pań, które malują i swoim talentem podzieliły się tutaj z nami. Mamy grupę Klasik, która zatańczyła swój program do melodii PRL-owskiej. Przepraszam bardzo, myśmy się chcieli widzieć z dyrektorem tego ośrodka. Sprawność fizyczna? Cieszę. Można też zobaczyć na tej wystawie makiety przygotowane przez małych podopiecznych Ukrytych Skrzydeł, które powstały także w ramach naszych warsztatów. Makiety podwórka PRL-owskiego, makietę ogródka działkowego. Dobrze się przy tym bawili i też to było dla nas najważniejsze. Jak te prace funkcjonują w kontekście kompozycji, które są jakby po prostu padle były wystawione? Ja tam widzę pewne nawiązanie, czy to jest jakby pewien cykl? One faktycznie są trochę podobnie jak w tych rysunkach. Mają jakby wyprowadzić formę w stronę jakby najbardziej esencjonalną. Przestać opisywać już sam autoportret, sam wygląd Rembrandta, tylko próbują powiedzieć coś więcej o nim, o mnie, czy o tym, co ja mam z jego autoportretu. Tworzy Pan też instalacje z tych obrazów. Czy myśli Pan o tym od razu, że to będzie tworzyło jakąś instalację, że one się znajdą w jakimś takim tańcu? W tym cyklu Genesis, którego fragment jest pokazywany w tej chwili w Nowej Hucie. Warto to zobaczyć tam, bo to, co tam jest, właściwie przypomina katedrę gotycką z wykorzystaniem takiej bardzo, bardzo wysokiej przestrzeni, prawie 8 metrów do góry.
To przy okazji dla mnie jest takie niecodzienne, na pewno niecodzienne przeżywanie własnych płócien. Mam taką sobie pracowienkę i mam odejście od obrazu 2,5 metra, więc możliwość zobaczenia tego z dystansu, a co dopiero na taką odległość, jest przy okazji takim zobaczeniem, czy one sobie radzą beze mnie, czy radzą sobie jakby w każdej sytuacji. Czy ten dialog, na którym mi zależy, pomiędzy nimi faktycznie ma miejsce. Jakby celowym zamierzeniem jest moja rezygnacja z prostokąta Blade-Ramu. Próbowałem wyjść, wyprowadzić ten obraz trochę bardziej na zewnątrz. Oczywiście pierwszy odruch to pokazać go, to coś, co jest przedmiotem, a nie tylko iluzją na płaszczyźnie, tylko ekranem, na którym coś się dzieje. To nie był rodzaj buntu przeciwko akademickiemu Blade-Ramowi, bo cały czas mam to poczucie, że malarstwo się zjawia, że ono jest w koło, że ona jest jakby między nami, że każdy z nas go od czasu do czasu jakby łapie za nogi i go materializuje w formie takiej bądź innej. Na takim Blade-Ramie, na takim papierze, na takim podobrazie, na takim filmie. Co nie znaczy oczywiście, że nie lubię znaleźć w życiu, czyli w sztuce, czyli w kolekcjach obrazów pojedynczych, takich zdarzeń, które potrafią zamknąć skupienie człowieka na wiele godzin. To jest jakby zupełnie inna rzecz. To trochę jak perły, jak szlachetne kamienie, które w tym są.